To się ma. Jestem Swordy i dzisiaj będziemy robić film. Znaczy, dobra. Za dużo kupiłem od Karnela, ale muszę to zrobić. Padłem na pomysł. Zrobimy analizę, co się działo Apollo 11, bla 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 bla. I co się stało? I co się stało? Czy na pewno w ogóle wylądował na kosmosie? Chciałem to sprawdzić. Więc zrobię film dokumentalny o tym, co się stało, więc już go zrobiłem i edytowałem bardzo dobrze, nawet na tym. Kurde, nie wiem, gdzie jestem. Na tym komputerze, na tym takim czarnym, czy no na tym komputerze, więc zapraszam do oglądania za 3, 2, 1. To był normalny dzień, kiedy nagle biznesmen się pojawił i tych dwóch kolesi. Ej, mam dla was propozycję. Jeżeli polecicie na kosmos rakietą, to damy wam pieniądze, będziecie bardzo popularni i w ogóle. Wszystkie takie rzeczy, nie wiem gdzie jestem. O, tutaj jestem. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zadzwońcie do nas. Tu jest nasz numer, proszę bardzo. Ja teraz sobie idę, więc nara. No, powiem ci, Marek, znaczy nie pamiętam, jak ty się nazywasz, Krzysztof, że to jest bardzo dobry pomysł i że powinniśmy polecieć w kosmos. Więc dobra, ten numer, dzwonimy. Dobra. Aha, dobra, czyli daj nam adres, no to chodź, idziemy, chodź za mną. Dobra, już idę za tobą. Tylko muszę sobie wziąć. Nie umiem. Dobra, już idę do ciebie. O, widać, że przyszliście. To dobra, to musicie założyć te stroje. O, te tutaj stroje. I wtedy zaraz zaczniecie testowanie. I wtedy polecicie w kosmos. Ok? Tak, 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 bardzo się zgadzam. W ogóle chcesz znać nasze imienia? Tak, zapomniałem się was zapytać. Potrzebuję waszych imion. Jak się nazywacie? Ja się nazywam Krzysztof. A ja nazywam się Maniek. Tak, jestem Maniek. Ja lubię grać w Pokémon Go. Dobra, zakładajcie te stroje. Niebieski będzie dla czarnego. A żółty będzie dla ciebie, Maniek. Więc zakładajcie te stroje, albo weźmiemy kogoś innego. Bo na razie to tylko wam to zaoferowaliśmy, więc zakładajcie! No już się ubraliśmy, co teraz? A to teraz to chodźcie tam ze mną, ja was zaprowadzę na taki test. Więc idźcie tam ze mną, chodźcie, no chodźcie, chodźcie. Chodźcie ze mną! Dobra, to idziemy, jeżeli z... na głowę. Dobra, dobra, to zaraz pójdziemy, proszę pana! Okej. Dobra, więc pierwsze, co musicie zrobić, to musicie wejść do tego tutaj kontenera. Tam widzicie jakieś zwłoki? Bo okomałem was, nie jesteście tutaj pierwsi, jesteście tutaj już 30 i wszyscy inni nie udało mi się. Więc no dobra, chodźcie do tego kontenera. To jest 100% bezpieczne, więc się nie bójcie. Dobra, wchodź teraz ty drugi, nie wiem czy jesteś czarny, czy widzę twoich oczu. Dobra, teraz zaraz będziemy lecieć. Dobra, więc
Lecimy za 3, 2, 1 i... Teraz zobaczę, jak tam u nich. O! O! Przeżyliście? A! Nie, nie to chciałem zrobić. Tak, tak, bardzo dobrze przeżyliśmy. I wszystko jest dobrze. Okej, okay, a ty drugi? Ty, ten czarny? A! Dobra, po prostu przetestuję was. Dobra, przepraszam, ale wasz poprzedni ten doktor niestety miał problemy i niestety teraz tam leży w wodzie i się nie rusza. Ma relaks, po prostu się zmęczył. Dobra, przetestowaliście, to idziemy na statek. Teraz ty. Dobra, już będziemy zaraz na statku. Halo, coś nie tak jest? Dobra, przyciągnę go jakoś. Chodź to ty! Kurde! Dobra, więc już możecie wsiadać do rakiety. Muszę uważać. Dobra, to ty teraz tam chodzisz. Właśnie tam. Teraz ty drugi. Też tam właś. Dobra. Teraz idę przycisnąć przycisk. Tylko nie wiem, gdzie on jest. A nie, to była dźwignia. Dobra. Pociągamy. 3, 2. Dobra, lecam już. Niestety nie wiem, co się dzieje dalej, bo niestety nie mam nagrań z kosmosu, ponieważ zostały usunięte z internetu, z całego świata zostały usunięte, ale zostały w pamięciach ludzi. Pamiętam, jak byłem dzieckiem i to widziałem. Ale nie mogę wyjąć mojego mózgu z mojej głowy. Czy mogę?